Dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i przychodzę do Was z wielkim stosem książek. Nie dlatego wielkim, że tych książek jest bardzo dużo, bo standardowo 6, ale większość z nich jest taka spora gabarytowo. I są to książki, tak zwane pułkowniki. Ja je tak nazywam, ponieważ to są książki, które od lat leżą na półce i zbierają kurz. Ale nadeszła ich pora. Przeczytałam te 6, o których dzisiaj Wam opowiem. I myślę, że tak oglądam tutaj, większość będę Wam polecać. Także zapraszam dzisiaj bez nowości książkowych, dzisiaj starsze pozycje. Zaczynamy od książki, która ukazała się jakieś 6 czy 7 lat temu. To jest Zimowla Dominiki Słowik. I ona tak przeleżała, bo nie za bardzo zachęcała mnie ta okładka z tym brodatą, wąsatym starszym panem. No i też trochę przerażały mnie gabaryty tej książki. Ale jak się okazało, zupełnie niesłusznie. To jest powieść, której akcja rozgrywa się jakoś tam na początku lat 90., tuż po przełomie w Polsce. I obserwujemy niewielką miejscowość, w której dzieją się różne dziwne rzeczy. Młoda dziewczyna lunatykuje po nocach, mamy mężczyznę, który zbiera dowody na zbliżający się koniec świata. Mamy też pszczelarza, który, wiadomo, zajmuje się swoimi ulami, które stoją na działce, ale też zachowuje się bardzo osobliwie. Wśród tych ludzi mieszkają również nastolatkowie. Treść książki poznajemy za sprawą narratorki, która jest dorastającą dziewczyną, która chodzi gdzieś tam do ostatnich klas podstawówki oraz przyjaźni się z dwoma chłopakami. I oni mają taką misję, że chcieliby odnaleźć zakopane skarby, zakopane pieniądze. Włóczą się po lasach, włóczą się po działkach, mają gdzieś tam jakiś wykrywacz metalu, ale gdy tak się włóczą, to też obserwują, co dzieje się w mieście i bardzo dużo wiedzą o mieszkańcach i o ich dziwactwach, o tym, co robią. To jest książka, która generalnie porywa i przenosi w tę Polskę lat 90., taką jeszcze bardzo przaśną, taką, która ma ambicje, by dorównać Zachodowi. Pokazuje różne zachowania ludzkie. Oczywiście one są przesadzone, ale jest tutaj takich dużo bardzo zabawnych scen, ale także sporo scen dramatycznych. Taka typowa polska rodzina, gdzie tak naprawdę nikt z nikim się nie zgadza, każdy ma jakieś tajemnice i każdy coś przed kimś ukrywa. Nie bójcie się tej okładki. To jest książka, przy której częściej będziecie się uśmiechać, niż irytować czy też bać. Bardzo, bardzo polecam. Kolejna książka, to nawet już nie wiem, jak dawno u mnie leży. Myślę, że no dobre kilkanaście lat, ponieważ ta powieść Maigul Axelsson niedaleko od Niflheimu ukazała się także pod innym tytułem w Polsce. Tytuł ma Droga do piekła. Ja mam jeszcze w tym pierwotnym, pierwszym wydaniu. Ta powieść opowiada o kobiecie, o Szwedce, która pracuje ambasadzie na Filipinach. I akurat okres, kiedy tam przebywa, zbiega się w czasie z wybuchem wulkanu i z wielkim zamieszaniem, które się tam dzieje w tym kraju. Nic nie działa, wszędzie panują ciemności, a ona w tym zamieszaniu znajduje się z więźniem, którego uwolniła z więzienia. Jest to więzień pochodzenia szwedzkiego, którego ona zna z dzieciństwa, ale którego miała odwieźć do więzienia po złożeniu jakichś tam zeznań oraz ze swoim kierowcą. Jest to taka książka, która pokazuje zderzenie dwóch światów. Świata europejskiego, zamożnego kraju, gdzie wszystko można kupić za pieniądze i świata, który jest w ogóle biedny, ale w czasie takiej katastrofy naturalnej to wszystko jeszcze pojawia się ze zdwojoną siłą. Oni są na jakimś pustkowiu, muszą sobie ze sobą radzić, radzić sobie ze swoimi emocjami, ze swoim strachem, ale także umieć funkcjonować
ze sobą w trójkę, a potem jeszcze pojawiają się kolejne osoby, które wprowadzają kolejne zamieszanie. Także powiem Wam, że jest to książka, która bardzo mi się podobała. Ja w ogóle zawsze polecam Wam tę autorkę, Maigull Axelsson, ponieważ treści, które ona przekazuje, gdzieś tam ze mną zawsze zostają. Tych książek, tej autorki nie czyta się łatwo. Ona ma taki dziwny styl pisania, bardzo często ta narracja jest taka fragmentaryczna, trzeba ją sobie układać, ale tak czy owak polecam. Warto przez to przebrnąć i poznać cały obraz, całą fabułę, którą autorka nam proponuje. Kolejna książka to Mistrzostwo Wydania. Twarda okładka, piękna wyklejka, bardzo dużo w środku rycin i ilustracji. I jest to książka noblisty Morisa Metterlinka pod tytułem Życie pszczół. I jak można się spodziewać po tytule, autor rzeczywiście opisuje życie pszczół, opisuje także życie ula, opisuje zasady panujące w roju, opisuje w jaki sposób pszczoły się organizują, jakie stosunki panują w ulu itd., itd. Ale ta książka, jak widzicie, jest dość gruba, więc można się domyślić, że to nie jest wszystko, co autor ma nam do zaproponowania. Bo tak naprawdę ta jego książka to jest traktat filozoficzny. To jest traktat opisujący stosunki nie tylko panujące w ulu, lecz także wśród ludzi na ziemi. I przez to właśnie podobała mi się mniej, niż gdyby była tylko i wyłącznie o pszczołach, ponieważ ja autentycznie chciałam się dowiedzieć, jak wygląda życie w ulu, jakie role pełnią pszczoły, co mogą, czego nie mogą, co mają narzucone przez naturę. Natomiast wtrącanie ciągle do tej rozprawy naukowej treści filozoficznych i porównywanie pszczół do ludzi, czy ludzi do pszczół, nie za bardzo mi się podobało. Gdzieś potem te moje myśli uciekały i trudno mi było się w ogóle skupić na tym. Tym bardziej, że to jest książka napisana dość dawno i ona też ma taki charakterystyczny styl i język, taki niezbyt nowoczesny. Także no trochę jestem rozczarowana, bo wygląda pięknie, natomiast ta treść była dla mnie za bardzo rozbuchana i nie widzę konieczności, by porównywać pszczoły do ludzi. Tym bardziej, że wcześniej czytałam Życie mrówek i Życie kwiatów. I tamte książki nie były tak irytujące jak ta o pszczołach. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak Metterlink pisze, to może zacznijcie sobie od tych mrówek czy też od tych kwiatów, bo one są takie bardziej konkretne. Robert McFarlane, Góry, stan umysłu. To jest książka, która, no jak widzimy, będzie opowiadała o górach, ale jest zupełnie nietypowa, ponieważ przynajmniej ja, ale myślę, że Wy także, bo takich książek najwięcej jest na rynku, jesteście przyzwyczajeni do tego, że albo czytamy jakąś biografię znanego himalaisty, albo też książkę o konkretnej wyprawie bądź też wyprawach na daną górę. A tutaj mamy zupełnie coś innego. Ten autor pokazuje, w jaki sposób góra oddziałuje na człowieka, a człowiek na górę. W jaki sposób człowiek przeżywa spotkanie z górą. I mamy tutaj takie rozdziały jak na przykład Wielka Kamienna Księga, Pogoń za strachem. O właśnie, to jest bardzo ciekawy rozdział, w którym autor twierdzi, że człowiek lubi się bać, że lubi ten majestat gór i tę niepewność i dlatego też chodzi, odkrywa, wspina się. Lodowce, strumienie czasu. To też był bardzo ciekawy rozdział, w którym opowiadał o lodowcach. Wysokość, szczyt i widok. Poza mapą. Nowe niebo. Everest. Ten o Everestie także bardzo mi się podobał, bo nie opisywał współczesnych wspinaczek na Everest, tylko opowiadał o pionierach, którzy próbowali zdobyć tę górę. Oczywiście byli to Anglicy, ponieważ to ich
jako pierwszych Everest zafascynował, ale on opowiada właśnie o tych słynnych wyprawach pionierów, którzy no nie wszyscy z tej góry zeszli o własnych siłach i nie wszyscy zostali od razu odnalezieni. Także powiem Wam, że to było bardzo ciekawe, takie trochę poetyckie w języku, trochę także był to taki traktat o ludziach, traktat filozoficzny, ale nie tak bardzo przegadany jak ten o pszczołach, tylko rzeczywiście bardzo dobrze mi się to czytało i mogłabym się podpisać pod wieloma spostrzeżeniami Roberta McFarlane'a, które zawarł w tej książce. Także jak najbardziej polecajka. Nic nie zdarza się przypadkiem. Tiziano Terzani to był włoski dziennikarz, pisarz, generalnie bardzo znana, bardzo sławna postać. Postać, która wsławiła się nie tylko artykułami do prasy, ale także w ogóle swoją postawą życiową, taką godną naśladowania. I właśnie ta książka także jest tego potwierdzeniem. Terzani otrzymał diagnozę od lekarza. Okazało się, że choruje na raka. I oczywiście postanowił się ratować. Przede wszystkim skorzystał z medycyny nowoczesnej, z tego, co lekarze mogli mu zaproponować. A że był człowiekiem dosyć zamożnym, to też było go stać na wiele różnych terapii i na najlepsze szpitale. Przede wszystkim udał się do Stanów Zjednoczonych i tam poddał się leczeniu w nowojorskim szpitalu. Ale w międzyczasie badał także możliwości, jakie daje medycyna alternatywna, medycyna wschodnia. A że on w ogóle dużo czasu w swoim życiu spędził na wschodzie, mieszkał bardzo długo na przykład w Indiach, tam miał swój dom, to też postanowił się udać w tamte rejony, żeby sprawdzić, co Azjaci mogą mu zaproponować na jego chorobę. I jest tutaj opis bardzo wielu kuracji, którym się poddał w Chinach, w Indiach i jeszcze w innych miejscach w Azji. Oczywiście cały czas nie przerywając leczenia, które proponowali mu zachodni lekarze. No i mamy tutaj jego wnioski, mamy opis jego wrażeń na miejscu, jego wrażeń po odbyciu kuracji. Niektórych kuracji zaproponowanych przez szamanów nie odbył, bo w ogóle w nie nie wierzył, ale co było w miarę rozsądne, to temu się poddawał. Także jest to taka książka o powolnym odchodzeniu, o godzeniu się z losem, ale także książka o walce, o to, by żyć jak najdłużej, by być dla żony, by być dla dzieci, by wykorzystać wszystkie możliwości, jakie świat ma do zaoferowania osobie chorej. Trochę z przymrużeniem oka, czasami na wesoło, czasami na poważnie. Bardzo piękna historia, pięknie opowiedziana, naprawdę warto przeczytać. I na sam koniec zostawiłam sobie najcieńszą chyba z tych książek, które miałam teraz przygotowane do tego odcinka. To Nic zwyczajnego. O Wisławie Szymborskiej napisana książka przez jej wieloletniego sekretarza, czyli Michała Rusinka. Ta książka zawiera bardzo dużo fotografii przedstawiających czy to poetkę w różnych mniej i bardziej oficjalnych momentach, ale także na przykład jej wyklejanki i inne rzeczy z nią związane. To jest książka, o której czytałam w innych recenzjach, że za dużo w niej jest samego Rusinka. Ale ja ją rozumiem w ten sposób, że wydawnictwo zamówiło u Rusinka książkę, w której miał opisać swój okres pracy dla Wisławy Szymborskiej. Stąd też no jest sporo tutaj Rusinka, ale tak naprawdę on w żadnym momencie nie przyćmiewa samej Wisławy Szymborskiej. Ta książka jest napisana w taki sposób, że widzimy tą ciepłą relację pomiędzy tą dwójką. To książka, która pokazuje nie tylko same zalety, nie tylko gloryfikuje noblistkę, ale także pokazuje, że jak każdy człowiek miała swoje wady, miała swoje humory, miała lepsze i gorsze dni. Tak czy owak,
przeczytałam tę książkę naprawdę z dużym zainteresowaniem, z dużą przyjemnością, często się uśmiechając. Myślę, że w ostatnich latach nikt tak dobrze nie poznał Wisławy Szymborskiej jak Rusinek. A jak też wiecie, Rusinek fajnie pisze i potrafi przekazać w zwięzły sposób bardzo dużo treści. Moi drodzy, to by było na tyle. 6 książek, a wydaje mi się, że mówię już od pół godziny, ale chyba nie. Mam nadzieję, że którąś z tych książek Was zainteresowałam, że chętnie sięgniecie po jakąś z zaproponowanych przeze mnie pozycji, a jeżeli już coś czytaliście, a wiecie, nie jest to bardzo trudne, bo to żadne nowości, to powiedzcie mi, co sądzicie i czy nasze zdanie się pokrywa. Pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam już za tydzień, we wtorek o 18:00. Znowu się spotkamy i porozmawiamy sobie o książkach. Do zobaczenia, pa, 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 pa.